Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku jeden główny temat, a jest nim wywiad, który ukazał się z chargerem Dafer ambasady polskiej w Kijowie na Ukrainie, pułkownikiem rezerwy Piotrem Łukasiewiczem. Wywiad z 6 grudnia bieżącego roku, który ukazał się na portalu ONET. Wywiad bardzo ważny, który nie może przejść. Bez echa nie może być przemilczany, ponieważ padło w nim bardzo wiele skandalicznych, skandalicznych tez, pokazujących tak naprawdę, co myśli spora część establishmentu w Warszawie, establishmentu politycznego, co myśli nie tylko w kontekście ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, relacji polsko-ukraińskich. Także różnego rodzaju oskarżeń dotyczących naszego narodu o zbrodnie w okresie II wojny światowej, chociażby w kontekście tego, co zbrodni niemieckiej wiedwabnym, ale także jeżeli chodzi o perspektywę ewentualną wepchnięcia Polski do wojny. Ten wywiad mówi bardzo wiele, ten wywiad bardzo wiele rozświetla i pokazuje nawet nawet niekoniecznie między wierszami co wprost. Co myśli, co mówi establishment, który kieruje państwem polskim, który kieruje naszymi losami? Warto się temu przyjrzeć, warto to przeanalizować. Dlatego dzisiaj w całości odcinek podcastu geopolitycznego poświęcam analizie tego, wywiadu. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania każdego odcinka, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do tematu głównego. 6 grudnia 2024 roku portal onet przeprowadził wywiad z panem Piotrem Łukasiewiczem, pułkownikiem rezerwy, będącym obecnie Szarze Polski w Kijowie, czyli będącym tak naprawdę kierownikiem polskiej ambasady na Ukrainie w stolicy Ukrainy w Kijowie, ale bez podpisu prezydenta. Nie jest Piotr Łukasiewicz formalnie ambasadorem, ponieważ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nie podpisał się pod jego mianowaniem, mimo to posiada tak zwaną zgodę, zgodę Ukrainy, zgodę państwa przyjmującego, aprobatę na właśnie kierowanie polską placówką dyplomatyczną. Ten wywiad przeprowadził, przeprowadziło dwóch dziennikarzy Witold Jurasz i Marcin Wyrwał, został dość kontrowersyjnie zatytułowany, już sam wstęp właściwie jest mocno kontrowersyjny, a cały wywiad jest moim zdaniem po prostu skandaliczny, jak na Osobę kierującą polską placówką dyplomatyczną, ale do tego oczywiście przejdziemy. Tytuł tego wywiadu, którego nagłówek Państwo widzicie, brzmi, to jest cytat. Ambasador RP w Ukrainie w sprawie wołynia. Cieszmy się z tego, co mamy. Koniec cytatu. No Co najmniej trzy kontrowersje, zacznijmy od w samym tytule, a dalej jest tylko gorzej. Zacznijmy od, od naj, tutaj od tych spraw. Językowych oczywisty błąd językowy, błąd w języku polskim nie mówimy w Ukrainie, ale na Ukrainie, na Litwie, na Węgrzech, na Słowacji jest to błąd językowy bardzo źle, że następuje ideologizacja języka polskiego, bardzo źle, że osoby tytułujące się mianem dziennikarzy uczestniczą w zaśmiecaniu języka polskiego, w ideologizacji. Naszej mowy ojczystej. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ambasador RP. No, Piotr Łukasiewicz nie jest ambasadorem RP. Rozumiem, że w jakiś sposób taki honorowy, może kurtuazyjny, dziennikarze chcieli się tak zwracać do Charge d'Affaires, ale w samym tytule to w ogóle nie powinno mieć miejsca. No i wreszcie największy kaliber, największy kaliber skandalu w sprawie Wołynia. Cieszmy się z tego, co mamy, mówi. Mówią dziennikarze, oczywiście o, tytułując cały wywiad z kierownikiem polskiej placówki dyplomatycznej. Co to znaczy? Co to w ogóle znaczy? Cieszmy się z tego, co mamy. Nie ma nic Polska obecnie, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, wyjaśnienie kwestii ekshumacji. Te słowa oczywiście nie przekładają się w żaden sposób na czyny. Nie ma mowy o Penalizacji banderyzmu na Ukrainie. Mamy cały czas do czynienia z powstawaniem nowych pomników, nadawaniem ulic imionami, nazwiskami zbrodniarzy, którzy mordowali z zimną krwią Polaków. Co to znaczy? Cieszmy się z tego, co mamy. To jest absolutny skandal. No ale jeżeli ten wywiad zaczyna się już od takiego mocnego pokłonu pana Łukasiewicza w stronę Wołodymyra Zełenskiego, no to czego chcieć więcej? Spójrzmy na to, co powiedział pułkownik rezerwy Piotr Łukasiewicz. To są cytaty z jednej wypowiedzi. Natomiast zdarzyło mi się spotkać i uścisnąć rękę prezydenta Zełenskiego. To był dla mnie bardzo ważny gest, bo jest on ikoną światowej polityki. I z takiego rodzaju gestów składa się także... Dyplomacja. Koniec cytatu. No, pierwsza sprawa to, czy rzeczywiście Załęski jest prezydentem, bo to, że go Stany Zjednoczone uznają za prezydenta, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest konstytucja Ukrainy i nad nią nie można sobie od tak przechodzić do porządku dziennego. No, zgodnie z konstytucją Ukrainy, Załęski przestał być prezydentem Ukrainy 20 maja 2024 roku, i żadne tutaj. Argumenty o tym, że jest stan wojny, że został wprowadzony stan wojenny, no nie przeczą temu, że nie mogą zaprzeczyć temu, że konstytucja w hierarchii prawa stoi wyżej niż jakakolwiek ustawa, nawet ustawa o stanie wojennym. No i wreszcie to określenie o tym, że Zełęski jest rzekomą, cytuję, ikoną światowej polityki. No widać tutaj ten niezwykłe zadowolenie. Pana pułkownika Łukasiewicza, z tym, że mógł w ogóle dostąpić zaszczytu uściśnięcia, uściśnięcia dłoni takiej ikony. No to bardzo źle świadczy o, o dyplomacie polskim, który pokazuje, jak bardzo mu zależało na tym, aby właśnie ogrzać się. W cieple, w aurze, ikony światowej polityki. No to, to jest postawa, powiedziałbym, ocierająca się o, o coś, co można byłoby nawet nazwać klientyzmem. To niestety dobrze nie świadczy o. o a zwłaszcza tak wysokim rangą, jakim jest y, przecież, y, prawda, charger d'affaires, no, kierownik całej ambasady. No niestety, niestety mamy tutaj do czynienia z takim, a nie innym, właśnie y, y, przykładem. Ale dalej jest tylko gorzej, szanowni państwo, pada pytanie o kwestię ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na w Wołyniu. Proszę zobaczyć jak ustosunkował się do tego szarże dafer polski w Kijowie. Łukasiewicz jest dopytywany o kwestie ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Jest dopytywany o politykę historyczną i mówi o progresie, mówi o jakimś progresie, który który ma rzekomo obecnie występować. Dopytywany przez dziennikarzy rozwija ten temat, odwołując się do spotkania ministrów Sikorskiego i Sybi Sybichy w Warszawie ponad dwa tygodnie temu. Mówi, że wtedy nastąpił jego zdaniem rzekomy proces. No i padają absolutnie skandaliczne słowa, i tu pozwolę sobie je zacytować. Państwo będziecie je widzieć na swoim ekranie. To jest cytat z Piotra Łukasiewicza. Do tej pory żyliśmy w przeświadczeniu, że nie ma ukraińskiej zgody na ekshumację ofiar wołyńskich. Teraz wypracowano bardzo jasno, jasne podejście, to znaczy oddzielamy ekshumację od upamiętnień, od pamięci. Ekshumację należy zrobić bez żadnych warunków wstępnych i myślenia o dojściu do jakiegoś idyllicznego stanu który nagle skasuje przeszłość i stworzy z nas harmonijne współorganizmy. Chodzi o ujęcie czysto utylitarne w tym sensie, że wartością jest pogrzebanie swoich zmarłych i oddzielamy to od upamiętnień, tablic pomników czy też kwestii tych bohaterów narodowych, którzy są dobrzy albo źli. To jest Nowa jakość w tej rozmowie historycznej. Ona zaow zaowocowała, co jest ważne, dokumentem, który mówi, że po stronie ukraińskiej nie ma formalnych zakazów ekshumacji. Koniec cytatu. Zatrzymajmy się przy tej wypowiedzi. Ona pokazuje, że nastąpiła przysłowiowa zmiana Wajchy. Czyli, krótko mówiąc, nastąpił przełom, który ma polegać na tym, że jeżeli będą prowadzone ekshumacje, na to żadnych gwarancji oczywiście nie ma, to nie będzie się nazywać morderców mordercami. Nie będzie się nazywać katów katami, zbrodniarzy zbrodniarzami, a ludobójców ludobójcami, tylko oddzieli się pogrzebanie ofiar. Od nazywania ich, właśnie yy, oprawców, tak, jak zasługują na to. No to jest coś niewyobrażalnego. No mamy do czynienia z postawieniem na głowie prawdy historycznej. Mamy do czynienia z próbą urzędowego, dyplomatycznego zakłamywania historii. No przecież nie trzeba. Daleko szukać, aby, do, do szuka aby pokazać, jak można podejść do zbrodni wojennych. Tak jak to zrobili Rosjanie, którzy wyraźnie nie tylko zgodzili się na ekshumację, na, nie tylko godnie upamiętnili ofiary. Yy, ofiary z zbrodni dokonanej w Katyniu, przeprosili ustami prezydenta Federacji Rosyjskiej, przekazali sporą część archiwów dotyczących zbrodni, która została dokonana na polskich oficerach zbrodni, której, którą przeprowadziło NKWD. Natomiast Także nazwali morderców mordercami. To jest wyraźnie zaznaczone w mauzoleum, yy, które właśnie jest poświęcone polskim oficerom wymordowanym przez NKWD. Yy, Rosja zgodziła się na to, aby w Katyniu było napisane, kto zamordował tych, którzy tam są pochowani. Yy, natomiast tutaj pan Piotr Łukasiewicz, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, pułkownik wiadomo jakich służb. To, to jakby nie, nie ulega żadnej wątpliwości, patrząc na i yy, 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 tego, yy, tego człowieka. Yy, mówi o tym, czy proponuje, że będzie, ma być napisane imię, nazwisko, data brutalnej, bestialskiej, yy, bestialskiego morderstwa, ale nie będzie powiedziane, kto zamordował. No to się kryje za tymi słowami, które wypowiedział Piotr Łukasiewicz. No to to jest niewyobrażalne. No to mamy do czynienia z polityką uległości podniesionej do jakiejś rangi dyplomatycznej. Polityka no, prze, przebija się z tej całej wypowiedzi y, pułkownika Łukasiewicza, no niezwykły wręcz serwilizm wobec strony ukraińskiej. Ja nie wiem, skąd to wynika. Jakie są tutaj zależności służbowe, czy istnieją takie zależności służbowe, które rzutują na taki sposób argumentacji, niemniej jednak y, mówienie o tym, mówienie przede wszystkim o ekshumacji ofiar wołyńskich. Już jest kłamstwem. Znaczy, tu się dopuszcza pan ambasador Łukasiewicz podejrzenia o możliwość popełnienia kłamstwa Wołyńskiego. Nie ma czegoś takiego jak ofiary Wołyńskie. Są, ofia, są polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa. Nazywamy rzeczy po imieniu, nazywamy rzeczy zgodnie z prawdą historyczną. Nie da się budować dobrosąsiedzkich relacji. Opartych na kłamstwie, na przemilczaniu, na zamilczaniu, na dezinformacji. Nie da się. Nie da się oddzielić ekshumacji od nazywania tego, kto był mordercą, nazywania go mordercą, zbrodniarzem i ludobójcą. I teraz kolejna sprawa. Mówienie o tym, że istnieją dobrzy bądź źli bohaterzy narodowi, no bo to powiedział. Piotr Łukasiewicz, no jest kompletnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Jest to kompletnie sprzeczne z polską racją stanu. Jest to w ogóle sprzeczne z jakimikolwiek fundamentami polityki realnej. Próba tolerowania, podkreślam tolerowania tego, że Ukraińcy będą uważali za bohaterów narodowych, ludobójców, którzy bestialsko mordowali Polaków, jest nie tylko pluciem na groby, na mogiły bestialsko pomordowanych naszych rodaków, ale jest także przyznaniem się do ogromnej słabości państwa polskiego urzędników, w tym oficerów, starszych oficerów Wojska Polskiego. No to jest coś niewyobrażalnego, jakie kadry ma obecnie polska dyplomacja, jakie kadry były w wojskowych służbach informacyjnych. Przecież Piotr Łukasiewicz nie wziął się. Znikąd, przecież był wcześniej chociażby ambasadorem Polski w Afganistanie. No ktoś też musiał się zgodzić na to, aby człowiek o takich poglądach pełnił taką rolę. No oczywiście pomijam jakby kwestię oceny polskiego zaangażowania w Afganistanie. No to już wiemy doskonale, kto roztaczał parasol nad wojskowymi służbami informacyjnymi, nad tego typu ludźmi, ludźmi o takich poglądach. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać. No niestety, mamy do czynienia z niezwykle niebezpieczną sytuacją, czyli próbą przejmowania przez polskie oficjalne czynniki narracji ukraińskiej i tolerowania kultu zbrodniarzy i ludobójców, którzy dokonali ludobójstwa na narodzie polskim. Warto tutaj także dodać, że Łukasiewicz w żaden sposób nie odnosi się do żądań ukraińskich, takich jak chociażby Antona Drobowicza, czyli dyrektora ukraińskiego IPN-u, który mówi o tym, że ekshumacje będą, ale dopiero wtedy, kiedy Polska. Odpowiednio uczci pamięć zbrodniarzy z ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów. Tego już właśnie kierownik polskiej placówki w Kijowie nie mówi, natomiast mówi jeszcze zupełnie coś innego, równie kontrowersyjnego czy po prostu równie skandalicznego. Na tutaj dziennikarze Mówią o tym, że wszystko to prowadzi do wniosku, że, cytuję, Ukraina nie jest na tym etapie, etapie gotowa do ekspiacji za, za Wołyń, czyli za ukraińskie ludobójstwo na, na Wołyniu, na narodzie polskim. I odpowiedź jest taka ze strony Piotra Łukasiewicza, cytat, weźmy polski przykład, jedwabne jest w Polsce trawione, Nastąpiły postępy, potrafimy o tym rozmawiać. Nie doszliśmy jeszcze do pełnej ekspiacji, ale jesteśmy w procesie naprawy swojej relacji wobec trudnej historii II wojny światowej. Yy, koniec cytatu. Co to w ogóle znaczy? Jak to, o jakim naprawianiu polskich, polskiej relacji wobec historii II wojny światowej mówi w ogóle? Kierownik polskiej placówki dyplomatycznej w Kijowie. Przecież doskonale wiemy, że w Jedwabnym dokonała się zbrodnia niemiecka. Zbrodnia niemiecka. Polski w okresie II wojny światowej na mapie nie było po września-października 1939 roku. Rządzili tutaj Niemcy. Nie żadni hitlerowscy, nie żadni naziści, po prostu Niemcy. I to jest zbrodnia niemiecka. Dlaczego blokowane są różnego rodzaju ekshumacje, jak na przykład w Wiźnie? Dlaczego blokowane są ekshumacje w Jedwabnem? Tutaj już pan pułkownik Łukasiewicz wydał wyrok, wydał ocenę historyczną, że yy, Polacy jeszcze nie są gotowi do pełnej ekspiacji. No to jest coś niewyobrażalnego, jak można iść w poprzek polskiego interesu narodowego, będąc oficerem Wojska Polskiego. Oficerem rezerwy, w dodatku tak wrażliwej, yy, wrażliwej służby. No To jest niewyobrażalne, w dodatku jeszcze na placówce, na placówce dyplomatycznej. Ale idźmy dalej, bo to przecież nie, nie koniec tego skandalicznego wykładu, yy, tego wykładu który zaserwował tutaj yy, Łukasiewicz. Yy, dodał, yy, na, na odpowiadając na pytanie dziennikarzy, że. Po, jak Polska koncentruje się na tym, aby najbardziej pomóc Ukrainie, no to mówi, że przede wszystkim Polska dzisiaj pomaga wojskowo, że przede wszystkim jest to pomoc wojskowa. Natomiast rozwija ten wątek i bardzo dobrze, że rozwinął właśnie nie ambasador, ale Szarze Łukasiewicz ten temat, bo dzięki temu poznaliśmy nieco bliżej stanowisko obecnych władz wobec konfliktu na Ukrainie. To jest cytat z Piotra Łukasiewicza: Mamy interesy bezpieczeństwa polegające na tym, że jesteśmy uważani za państwo frontowe, a nawet nasi liderzy definiują naszą sytuację jako przedwojenną, więc nasza rola jest nieco inna niż sojuszników mających komfort położenia dalej od Rosji niż Polska. Skupiamy się na przygotowaniu naszego kraju. Do ewentualnej obrony i na pomoc Ukrainie. Kwestia wyważenia proporcji jest funkcją oddalenia od Rosji. Koniec cytatu. No kolejne kłamstwa i to nie mające żadnego oparcia. Co to znaczy oddalanie się od Rosji? Rosja ma granicę z Polską. Państwo Związkowe Rosji i Białorusi jest faktem od grudnia 1999 roku. Polska ma granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi liczącą ponad 600 km. Wojska rosyjskie w ca wzdłuż całej tej granicy są dyslokowane. Pan... Pułkownik Łukasiewicz powinien doskonale o tym wiedzieć. Druga sprawa, co to znaczy, że nasi liderzy definiują jak, sytuację polską jako przedwojenną? To znaczy, że przygotowują Polskę do wojny. No tak mamy to rozumieć. No to. To dziękujemy oczywiście za taką informację, skoro pada ona ze słów starszego oficera wojska polskiego na tak ważnej newralgicznej placówce dyplomatycznej. I też padają bardzo ciekawe słowa mówiące o przygotowywaniu Polski do obrony i, do, i na pomocy Ukrainie. Czyli widać, jak mocno jest drenowany budżet państwa polskiego, pieniądze na nas, nas wszystkich na wspieraniu. Przegranej sprawy, bo Ukraina tej wojny po prostu na tym etapie wygrać nie jest w stanie i wiedzą to wszyscy, nie tylko wojskowi. Nie trzeba być tutaj starszym oficerem wojska polskiego, aby wiedzieć, że po prostu Ukraina nie ma rąk do walki, ponieważ spora część poborowych świetnie się bawi w Polsce, na zachodzie Europy i tak dalej, i uważa, że to jest nie ich wojna. Są problemy z uzupełnieniami, mówią o, to, mówią o tym generałowie ukraińscy, to nie jest żadna tajemnica. No niestety, przykład tego wywiadu więcej już nie będę tutaj cytował, bo cały, cały wywiad pokazuje tak naprawdę, w mojej ocenie, absolutnie kapitulancką postawę części polskich dyplomatów. Pokazuje absolutnie kapitulanską postawę części żołnierzy, oficerów rezerwy, kapitulanską względem Ukrainy. Postawę niezwykle serwilistyczną, klientystyczną względem władzy w Kijowie, ale także względem Amerykanów, bo pamiętajmy, że to, że wielu oficerom WSI nie spadł włos z głowy, że mogli swobodnie dalej kontynuować swoją służbę, niekoniecznie już. W mundurze, ale także w służbie dyplomatycznej, to w moim przekonaniu, w mojej subiektywnej opinii, to także zasługa Amerykanów i amerykańskich służb specjalnych. To też warto to mieć na uwadze. Patrząc na wypowiedzi takich ludzi jak Łukasiewicz, absolutnie to nie dziwi. Widać postawy wobec Ukrainy. To absolutnie nie wróży niczego dobrego dla państwa polskiego, dla narodu polskiego. Patrząc na to, jak mocno formatowana jest narracja o wspieraniu Ukrainy, o dalszym pomaganiu, o, o tym, aby odsunąć prawdę historyczną w imię dalszego wspierania establishmentu ukraińskiego, no, nie absolutnie nie możemy być tutaj pewni niczego dobrego. Tym bardziej, że traktowanie Polski jako kraju przyfrontowego, jako kraju, który. Jest w sytuacji, jak to określił Łukasiewicz, przedwojennej, no, powinno dawać bardzo, ale to bardzo dużo do myślenia wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy mają prawo głosowania i powinni wszyscy obywatele mający prawo głosu świadomie oddać głos w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, mając na uwadze, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, a jeżeli ktoś uważa, że to jest jego wojna. Ma drogę otwartą, może jechać do Donbasu, może walczyć w Legionie Międzynarodowym. Natomiast próba wpychania Polski do wojny jest po prostu zbrodnią. Nie idźmy na żadną wojnę. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.